właśnie tłumaczyłam, na czym to polega. Jest to łączenie farb pigmentu z woskiem i nakładanie na ciepło. Właśnie w Egipcie były wykonywane portrety trumienne. Ta technika po paruset latach oczywiście została niedawno ponownie odkryta i ponownie jest w użyciu. Tym bardziej, że mnóstwo grafików właśnie wykorzystuje tę technikę do prac graficznych. Pracę nad dekupażem, gdzie wykonują swoją własną deseczkę, indywidualny design, fantazyjny wzór. W tej chwili jesteśmy na etapie suszenia zaprojektowanych pomysłów na deseczkę. Za chwilę będziemy powtarzać tą techniką dekupażu, czyli nakładać krok pierwszy, poczekamy aż to troszeczkę wyschnie, nałożymy krok drugi i powstaną spękania. Mam tutaj krok pierwszy. Trzeba będzie tą emulsję rozłożyć na waszej deseczce równomiernie pędzelkiem. Suchym, przypominam, w jedną stronę najlepiej malujcie emulsją. Dzisiaj mamy pierwszy dzień półkolonii. Robimy z uczestnikami, najstarszą grupą, stroje na Paradę Miłości, która odbędzie się na ulicy 3 Maja. Taką berlińską przeniesiemy tutaj do nas. Tu mamy jednego uczestnika, który już praktycznie ma skończony strój.